What are you thinking? Ej, hej, hello. Powracamy do Langana. Znaczy, cóż nas teraz czeka? Pominąłem trochę tekstu. Kurczę, bo zapomniałem szczerze, na czym skończyłem. Więc ja wkleję go bez takiego komentarza. Ja, bo na szczęście odpaliłem nagrywanie. No a teraz już normalnie jedziemy. Teatr Monokumy. Podziwia superbohaterów? Nie rozumiesz, jacy są superbohaterowie? Superbohaterowie żyją, aby powstrzymać ludzi przed osiągnięciem ich nadziei i marzeń, wiesz? Natychmiast atakują ludzi w trupach, ponieważ mają wielu przyjaciół, wiesz? Wszyscy są porywczy, bo takie rzeczy jak teraz jestem wkurzony i nie wybaczę i śmieją się, wiesz? Ale niby ludzie, którzy uciekają, gdy drugi facet zaczyna walczyć, wiesz? Są gotowi użyć broni, nawet jeśli walczą przeciwko komuś, kto sam jest nieuzbrojony, wiesz? Zawsze są zwycięzcami, więc nie wiedzą, co to zmartwienia słabego, wiesz? I lubią nosić krzykliwe kostiumy, wiesz? To znaczy, że wszyscy są inteligentni, przystojni, brutalni, opartą elitą, którzy nie mają wielu przyjaciół. Emergency! Emergency! Czy naprawdę chcesz podziwiać takich ludzi? Free time? Czy motyw? Ahem! Hope Speak Academy School Trip Executive Committee has an announcement to make! Good morning! Now then, let's show... Piu. Dawno już tak nie spałem, teraz czuję, że żyję. W takim razie powinienem udać się do restauracji. A może byś się udał do Monopalmy, przyjacielu? Pójdę do tej Monopalmy. Och, Mikan! No, what are you doing here? Dzień dobry, Mikan. Hello! Dzień dobry! Już prawie czas spotkać się ze wszystkimi w restauracji, prawda? Tak, też miałem zamiar iść. Tak się cieszę! Poszłam sprawdzić, co u Fuyuhiko, więc myślałam, że się spóźnię. Widzę, że jesteś zapracowana już od samego rana. Nie zupełnie. Jestem przydatna tylko w takich sytuacjach. Jak się trzyma Fuyuhiko? Może jednak lepiej będzie zapytać ją o to w restauracji, kiedy wszyscy będziemy razem. Rozumiem, więc pójdę przodem. Chyba powinienem pójść do restauracji. Nie, pójdź do Monopalmy, człowieku. Nas interesuje Monopalma. Jezu, ile ich tu jest. O matko boska, co wy, jakieś tutaj zebranie? Może pool party? Co? Na Twitcha nagrywacie pool party? O, ho, 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 ho. Z taką achanę, myślę, oglądalność byłaby. To nie miara. Cześć, Komaru. Your voice is too soft. Twój głos jest zbyt cichy. Pracuj więcej przeponą. Rano, czy on musi to robić samego rana? Dzień dobry. Dobrze, teraz twój głos dosięgnie słońca. Oh. I do naszych zmarłych, Makiru i Peko. Masz rację, jestem pewien, że to słyszały. Jestem tylko zwykłym menadżerem, w związku z tym nie znam się na sztuce. Jednakże, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem zdjęcia Mahiru,
Moje prymitywne serce było bardziej wstrząśnięte. Naprawdę to jest wspaniała rzecz. Wielka szkoda, że musiało się to stać, Mahiru. Ale nigdy nie zapomnę, jak nauczyła mnie wartości sztuki. Tak, ja też nigdy tego nie zapomnę. Dobra. No i Gundham. Pokaż Gundham, co masz w środku. Na. Hej, Gundham! Rzeczywiście witasz mnie z rana. Pochwalam twoje godne podziwu starania, niewolniku. Od kiedy jestem twoim niewolnikiem? How pitiful. Skoro mowa o niewolnikach, Peko też była głupcem. Że co? Fine. Akceptuję jej wolę, aby pozostać jedynie lojalnym narzędziem swego właściciela. Jednak jest zwykłe ograniczenie. Moi czterej siewcy zniszczenia nie są narzędziami ani niewolnikami. Let's go, Jumpy, Magazi, Sandy, Champy! Okej, ziom! Są zdeterminowanymi, podwładnymi, a także przyjaciółmi, których lojalność dorównuje oddaniu dominacji militarnej. Czasami ścieramy się o nasze ideały, rozpalając tym samym nasz gniew. Ale to tylko wzmacnia naszą siłę i pozwala nam osiągnąć większe wyżyny. Dlatego właśnie pewnego dnia zostanę najwyższym władcą tego świata. Stay back! Tak jak myślałem, najwyraźniej jest to zbyt trudne do zrozumienia dla zwykłego śmiertelnika. Przyjaciele, he. Myślałem, że mówi coś bardzo fajnego, ale fakt, że jest jego przyjacielem, to chomik jest trochę problematyczny. Nie, no taka Ibuki by uznała, że to jest kawaii, tak w ogóle. Tak, dzisiaj będziemy robić free time Ibuki, będziemy dawać się gryźć Ibuki. Co jest stało? Chcę posłuchać. Emergency! Chcę posłuchać. Jezu. Chcę posłuchać piosenek ulubionych artystów Ibuki. Nie ma tu telewizji ani radia, wiesz? Umieram przez niedobór muzyki. Czy w supermarkecie nie sprzedałem płyt CD? This is going nowhere. Tak, ale są tam tylko klasyki i zwykły mainstreamowy pop. Właśnie w tej chwili na całym świecie ukazują się nowe albumy. Gdyby tylko ktoś przyniósł mi jakąś cudowną płytę, która znalazł na podłodze. Płyta CD, Jeśli kiedykolwiek ją znajdę, powinienem powiedzieć o tym Ibuki. No dobrze, dobrze. Cześć Akane, jak tam twój pool service i banana shower? Yo! A, i jak te twoje to? Hej, chodzimy? Dzień dobry. Hej, hej! O, wyglądasz lepiej niż zwykle. Wszystkich, których spotkałem też, czy coś się stało? Cóż, Wojciechko jest bezpieczne, to pewnie dlatego. Nie wiem, dlaczego czuję, że mogę zjeść więcej pyszności niż zwykle. Alright! Skoro już o tym mowa, to może zmierzę się z moimi ograniczeniami. Wiem wszystko w tej restauracji. Nawet jeśli nie jest tego świadoma, Kane zdecydowanie też wygląda szczęśliwą. Nie chce mi się z tobą gadać, gównioku. Jeez! Czy nie wydaje ci się, że jesteśmy zmuszeni do spotykania się w restauracji każdego ranka? Jesteś co muszę ci znaleźć w supermarkecie? Szukasz czegoś? Chcesz, żebym ci pomógł? Nie trzeba, po prostu poszukam aparatu, nie będę miała z tym problemu. Akurat się składa, że mam aparat. Cóż, to właściwie zabawkowy aparat. That's weird. Naprawdę? To aparat już jest, ale i tak pewnie potrzebowałabym prawdziwego fotografa. Co takiego planujesz? Hey, you! Hej, Kadzima, mam do ciebie prośbę. Słucham, co masz do powiedzenia? Hej, hej! Przyjdź do klubu muzycznego zaraz po śniadaniu. Przynieś ty ze sobą aparat. Masz trochę wolnego czasu, prawda? Więc jest w porządku, prawda? Co powinienem zrobić?
Nie, dla ciebie nie mam czasu. Boring. Nie bardzo już nigdy więcej cię o nic nie zapytam. Wybaczcie, widzowie. Ale za cholerę z nią nie zdzierżę czasu jeszcze dodatkowego, jako free time. Nie. O co jej chodziło? Chciałaś coś sfotografować, czy jak? Dla niej nie. Nie będę free time'a dla niej tracił. Niech spierdziela na bananowca. O, soda nawet tu jest, ciekawe. Yo! Ej, chodzimy, jak się trzymasz? Czy grasz w jakąś grę? Rzadko widuję cię grającego w gry. No cóż, ty jak i zawsze lubi w to grać, prawda? Nie można było tego nie zauważyć. Czy ty mi teraz podbijasz do cijaki, chłopaku? Bo jak podbijasz do cijaku, mając swoją Sonię, oj, będziemy się kłócić. Więc pozwoliła mi zagrać przez chwilę. Hej, hej. To nie jest mój automat. Nie ma powodu, żebym musiała dawać ci pozwolenie. Juuu. Tak mówisz, ale jesteś jak królowa automatu do gier. You think so? Naprawdę? You serious? A w ogóle nie zdawałeś sobie z tego sprawy? Cóż, po tym jak zostałem sponiewierony w poprzednim meczu, na pewno jakoś ci się odwdzięczę. Nope. Nie musisz mi się odwdzięczać. Co powiedziałaś? Chcesz powiedzieć, że muszę pozostać przegranym? Nie chcę wiedzieć, jak chcesz jej się odwdzięczać, ale nie kombinuj. Nie kombinuj, soda, te balony. Sam Hajimego. Więc pozwól, że ci to powiem. Na pewno ten temat cię zainteresuje. Chcesz posłuchać, prawda, racja, co nie? Musisz naprawdę chcieć to powiedzieć. A, dobra, okej. Odwrotnie. Więc? O co chodzi? Right! Nie posłuchaj. Więc posłuchaj, daj się zaskoczyć. Na trzeciej wyspie selejka z mnóstwem różnej elektroniki, prawda? W tamtych strupieciach znalazłem jakąś przenośną konsolę do gier. Czemu triggerujesz moją cijaki, ty gnoju? Serio? Mówisz poważnie? Widzisz, a nie mówiłem. Wiedziałem, że cię to zainteresuje. Ale wygląda to, że nie działa. Co za żenada. Hej, hej, hej! Wiele chwila, za koło ty mnie masz. Na pewno ją naprawię, będzie aknówka. A kiedy już ją naprawię, to ci ją dam. W takim razie poczekam. Ale nie będę się na to nastawiać. Prawdopodobnie. Hej. Prawdopodobnie oczekujesz tego z niecierpliwością. W przeciwnym razie będę smutny, wiesz? Tylko patrz, całkowicie ją naprawię i sprawię, że podziękujesz mi ze łzami w oczach. Czy jego intencje nie są trochę nie na miejscu? Jaki, nie słuchaj go. Cześć. Co się stało? Nie brzmi się zadowoloną. Kazuichi, gra na tamtym automacie. Może przecież grać razem. Grałam z nim wcześniej jeden mecz. Powiedział mi, żebym dała z siebie wszystko. Więc tak zrobiłam i... nakrzyczał na mnie za całkowitą wygraną. Powiedział, że jestem dziecinna, bo gram na poważnie przeciwko amatorowi. Kazuichi, zastanawiam się, kto jest bardziej dziecinny. Nie słuchaj go, czy jak ja ci mówię. No dobrze, welcome. Twarze wszystkich, którzy dobrali się w restauracji, wyglądają na nieco radosne. Wszyscy muszą być naprawdę szczęśliwi, że Fuihiko jest bezpieczny. Then... wczorajszy dzień dość szybko się skończył, więc spróbujmy poskładać nasze informacje o nowej wyspie w całość. Jeez! Ostatecznie nie udało nam się nawet znaleźć sposobu na ucieczkę z tej wyspy, prawda? Serio, jesteście bezużyteczni! Yes! Ale to jest klub muzyczny! I see. Rozumiem, jednak te z poszlakami, których naprawdę potrzebujemy. Informacje na temat tej wyspy albo cokolwiek, co mogłoby nam pomóc zrozumieć.
Co się z nami dzieje? Walejce z tymi wszystkimi urządzeniami. Znalazłem wskazówkę. Zawartą w pliku wewnątrz jednego z laptopów. To nie ty znalazłeś to, ja znalazłem. Ty? Też to widziałeś? Tak nie to mi odny Bob powiedział, więc też to sprawdziłam. This too must be the will of causality. Też to widziałem według tego pliku. Akademia Szczytu Nadziei została zniszczona. Akademia Szczytu Nadziei została zniszczona? Wow. To pewnie tylko kolejny żart Monokumy. Nie mam mowy, żeby ta akademia upadła. Ale nawet jeśli to żart, to raczej nieodpowiedni. Damn it! Symbol nadziei został zniszczony. To nie jest coś, z czego powinno się żartować. Cóż, jeśli nadal się nad tym zastanawiasz, może lepiej będzie, jeśli sam to potwierdzisz. Ja będę pamiętała, żeby to zrobić, to spróbuję. How pitiful. Czyli tym razem nie znaleźliśmy ani drogi ucieczki, ani żadnych przydatnych wskazówek. Chwila znowu? A nie tym razem? Nie musisz nas poprawić za każdym razem. Nie są to jednak same złe wieści. Fuyuhiko będzie mógł do nas wrócić. Trochę mnie wkurzał, ale i tak cieszy mnie myśl, że do nas wróci. I jego stan zdrowia jest bardzo dobry, więc jestem pewna, że w ciągu tygodnia może zostać wypisany ze szpitala. My nie mamy tygodnia na następne morderstwo. Czas odlicza. I jednak... prawdopodobnie na zawsze stracił możliwość korzystania z prawego oka. Uważam, że to jest bardzo ważna podpowiedź, bo może być jeszcze jakaś sytuacja, że Fuyuhiko będzie taki naciągany do zabójstwa i wówczas ten tekst będzie ważny, że powiedzmy Fuyuhiko nie mógł widzieć kogoś po prawej stronie swojej twarzy. Zasłużył sobie na to. Man. Ej, nie przesadzasz trochę. Ale się najadam, kolejny dzień pełny obżarstwa. Sheesh. Z pewnością dużo jesz, nie słuchając przy tym tego, co mówią inni. Dobra, skoro już jestem napchana, powinnam pójść na trening. O? Trening? Prawdopodobnie nie nienawidzisz treningów. To rzadkość z twojej strony. Yo! Jeśli tego nie zrobię, nie stanę się silniejsza. Muszę to zrobić. Larka! Oh my my! Jest serio pobudzona? Mam nadzieję, że nie myśli o zrobieniu czegoś głupiego. Tym samym nasze poranne spotkanie dobiegło końca i wszyscy wróciliśmy do naszych domków. Free time! A teraz co mogę dziś zrobić? Mamy free time! No i dlatego też nie brałem, kurde, rozmowy z Hyoko, bo jej po prostu nie lubię. Mega jej nie lubię. A chcę spędzić czas z Ibuki. Tak? Ale co jest dla mnie ważne? Idziemy teraz do Monopalmy. I tam czeka mnie horror. Tak, tam czeka mnie horror. Kręcenie 270. O, uwaga, mamy pupila! Chibami. Damy ci potem prezenty, nie martw się, mam 273 monetki na to. Ale najpierw. Przed Monopalną pójdziemy na drugą wyspę. I weźmiemy z automatu, wykupimy resztę tych rzeczy, których no nie mamy, tak? Lotnisko supermarket, chyba w tamtą stronę, jeżeli dobrze pamiętam. Ty, nie, to było na pierwszej wyspie. Co ja zrobiłem? Ale odjebał. Widzieliście typa? Co odjebał?
No dobra, spotkamy się w supermarkecie. No dobrze, jesteśmy w supermarkecie. Ciekawe, czy Hioko będzie. Och, nie macie Hioko? Ciekawe, co kombinujesz? Chcesz mnie zabić pewnie? Nie no, żarcik. Nie odważyłaby się teraz. No dobrze, ilość 2. Chipsy ziemniaczane mieliśmy kupić. Cyk mamy. Nasiona mamy. Biżuteria Jaban mamy. Triki i ciekawostki jakieś. Gra planszowa Go. No to w sumie... to na pewno nam wyleci. Lalki Bojobo. To tu mamy chusteczki. Zabawkowy aparat za 50? Replika miecza za 50? Magazyn An-An? Co? O, to dosyć dużo, nie sądzicie? Dobra, jeden kupię. Zrobimy tak, jeden kupię. Dobra, i to też kupię. Przy następnej rozprawie kupimy jeszcze te magazyny Anonsa. Kurde, tak, powinieneś już iść. Czyli to wszystko idzie wylosować. Ja myślałem, że to jest unikalne, te rzeczy. Może to są najlepsze prezenty dla ludzi. Tak teraz pomyślałem, że możliwe, że to są po prostu najlepsze możliwe prezenty tutaj sprzedawane. Ciekawe. Czemu ser aż tak dużo? Kto ci pozwolił? No dobra, jazda. Na plażę. I tak, kochani, teraz mnie czeka kręcenie tych wszystkich monopalm. O, Akana, cześć. Tutaj trenujesz, tak? Z monopalmą? No dobrze, spróbujmy. I lecimy. 150 monetek pojedynczo. Więc, że widzimy się za jakiś czas. Uwaga, uwaga. Mamy to, ostatnie monetki. I mamy 93. Ło, dobra, jeszcze znaleźliśmy coś nowego. 93,85%. Wow. Pokręciłem monetkami, pokręciłem. Zobaczymy, jakie to tam nas czekają nowe prezenty. Co nam się udało znaleźć nowego? Mamy babka drożdżowa raz. Mówi się, że było ulubione ciasto Marii Antoniny. Jego nazwa po niemiecku to kapelusz księdza. Po wystym niemieckim tu. I rocha t-shirt jeden nam się trafił. Zwykła koszulka ozdobiona zagraconym wierszem. Chociaż kwiat zniknął, jego zapach się utrzymuje. Kto na tym świecie jest naprawdę niezmienny. Dziś przekraczamy strzeliste góry próżności, niezachwiani powierzchownymi snami. Fartuch. Jeden. Sukienka przypominająca fartuch pokojówki. Kiedy to nosisz, może się wydawać, że nie będziesz w stanie się opanować, ale w rzeczywistości to ty będziesz mieć kontrolę. Świeża oprawa dwa razy. Paski z bawełny, tkaniny. Kiedyś były powszechnie używane do bielizny i bandaży. Mówi się, że kiedy owiniesz je wokół siebie, zarówno ciało, jak i dusza stają się napięte. No dobrze. Wielki fantom. Starożytny wachlarz, który był przekazywany od czasów Heian. Ci, którzy go posiadają, będą mogli rozmawiać z duchami. Triki i ciekawostki, edycja druga dwa razy. Gruba książka, która zawiera wskazówki i kody do każdej wydanej gry. Druga edycja zawiera teraz wskazówki dotyczące usuwania nawet najtrudniejszych poziomów. Obowiązkowy zakup dla każdego prawdziwego fanatyka gier. Książka o czarnym króliku. Książka wprowadzona do wyciągania różnych wad. Okładka ma na sobie czarnego królika, aby nie zawracać na siebie uwagi. Podobno istnieje również wersja tej książki z białym królikiem i czerwonym królikiem.
Radiosondaras. Instrument meteorologiczny, który mierzy temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Wystrzeliwuje balon w niebo. Męska probówka, aż 5 razy. Instrument laboratoryjny z symbolem męskim. Synteza organiczna jest możliwa dzięki połączeniu tego z kolbą pomiarową. Maszyna Ramon Hage. 2 razy. Urządzenie do gotowania, które wytwarza po prostu, wkładając do niego resztki ryżu. Dzięki temu produktowi wietnamskie jedzenie zyskało na popularności. Termometr na podczerwień. Ten termometr może mierzyć temperaturę ciała bez bezpośredniego kontaktu ze skórą. Skrzydła Lilienthal. Model pozostawiony przez inżyniera Otto Lilienthala. Są wypełnione marzeniami tych, którzy dadzą do nieba. Fotografia Krillian. 4 razy aż. Aparat wynaleziony do robienia zdjęć półelastycznych otaczających obiekt. Niestety nie ma w tym filmu. Knebel. Aha, knebel. Wgryza się w tę zabawkę jak pies. Kiedy to robisz, robisz śmieszną minę. Radio ze starych czasów. Radio w stylu retro, ale w środku zaawansowanego technologia. Wszystko co musisz zrobić, to stworzyć stację radiową. Antyczna laleczka. Lalka porcelanowa. Ze względu na kunszt wykonania lalki i jej ubioru, wiele osób do dziś je zbiera i ceni. Kaseta Desperation. Zbiór słynnych piosenek Tatsuro Furuty, falkowego piosenkarza i autora tekstów, który zapoczątkował nową erę muzyki ludowej. Super, mamy 2 prezenty na free time, na nasze e-booki. Pozłacany badyl. Bambusowa pochwa miecza z pięknym złotym wykończeniem na częściach, w którą wkłada się ostrza. Mini rozpraszacze fal. Ta pamiątka z wyspy ma czarną falę rozpraszającą, która mieści się w dłoni. Jeśli zostawisz go na wybrzeżu, wokół niego zgromadzi się woda morska. Nóż Mukuro. Mukuro? A Mukuro to nie była... nasza ukryta 16 zawodniczka w jedynce? Ta siostra, co prowadziła Dangana? O. No, skarbem Akademii Szczytu Nadziei. Oczy jest zbyt zardzewiała, aby górzyć. Wydaje mi się, że na pewno to będzie Mukuro. Ona miała w takim razie. Broń masowego rażenia znaleziona na dnie oceanu. Upadła księżniczka napisała na głowicy następujące słowa. Ludzie mogą bez tego żyć. Pióro. Pióro służące do rysowania linii poprzez wchłanianie atramentów przez stalówkę. W zależności od techniki możesz tworzyć za jego pomocą wyraziste linie. Pióro wybierane przez artystów mangi i ilustratorów. Chusteczki. Nowoczesny symbol naszego obecnego społeczeństwa. Ten jednorazowy papier ma wiele zastosowań, takich jak wydmuchywanie nosa, wycieranie brudu czy podcieranie. Na komary to dla ciebie. Turka iguana. Iguana pochodząca z wyspy Jabberwock. Według lokalnej legendy stworzenie to było pierwotnie młodą dziewczynką, która została przemieniona w tę formę za pomocą magii. Tępy nóż kuchenny. Nóż kuchenny bezużyteczny do krojenia. Świetny kucharz nigdy nie użyje tego noża. Okultystyczna ramka. Ramka do zdjęć, która automatycznie przekształca zdjęcie cyfrowe w upiorne zdjęcia. Budka Sensegeka. Japońskie sake budka, które nie zawiera alkoholu. Pomimo tego, że nie zawiera alkoholu, nadal będziesz się upijał. No. Tak w ogóle, tu jest dobrze napisane. Sake to jest budka. Dużo osób myli to z winem. No. A to jest błąd. Róża in vitro. Ma róża przechowywana w próbówce. Jest zarówno dobra na powitania, jak i na pożegnania. W języku kwiatów czerwona róża oznacza namiętną miłość. Magazyn Magazyn o modzie dla nastoletnich dziewcząt i kobiet po 20. Jego artykuł na takie tematy jak najnowsze trendy w modzie, techniki gotowania czy wskazówki jak wyglądać bardziej kobieco sprawiły, że stał się niezwykle popularny.
kompakt. Intonując tajemne zaklęcie, to tajemnicze, kompaktowe lusterko przemieni cię we wszystko. Nawet jeśli jesteś dziewczyną, która nie wyróżnia się zbytno, ten przedmiot pomoże ci stanąć na pierwszym planie. Letnie drzewo festiwalowe. Debiutancki singiel boys bandu Black Cherry. Ta piosenka stała się wielkim hitem dzięki rytmicznemu rytmowi i chwytliwym tekstom o lecie. Kryształowa kula Hagakure. To już też wiemy. Test jedyneczki, uśmiech do jedyneczki. Rozbita kryształowa kula sklejona taśmą samoprzylepną. Poprzedni właściciel użył tego przedmiotu do przewidywania przyszłości. Tak, również został świetnie miotany. Bielizna Chiaki. Ulubione majtki Chiaki. Uroczy 8-bitowy wzór pikseli jest zarówno retro, jak i nowoczesny. Ulubione majtki Chiaki. Ostrze czarnego smoka. Dowód kończący rozdział drugiego. Pamiątka po Peko Pokojamie. Najwyższej jakości bambusowy miecz. Ta starożytna i honorowa broń była przekazywana ze pokolenia pokolenie Pokejom. No i mamy wszystko. To teraz tak. Aha, jeszcze nakarmimy pupila prezentami. Zaznaczam prezentami. Które wiemy, że już nam się nie przydadzą. Tak na przykład woda mineralna. Tak. Jest to idealny prezent dla niej. Taki śmiecioprezent bym to nazwał. Ale idealnie nadaje się do nabijania. Jak widzieliśmy, poziom nadziei opłaca się nabijać. Ponieważ dostajemy z tego masę monet. Masę. I ja myślę, że jeżeli to tak się często trafia, ta woda mineralna, to zostawimy sobie jedną. W ogóle może zrobimy, że wszystkiego po jednym, co jest takie... bezużyteczne, bym powiedział, tak? Weźcie mi, pokażcie mi tylko tutaj. O nie, dałem je jako to prezent. A chciałem zobaczyć opis. Halo. Dlaczego? Dlaczego mnie oszukaliście? Energetyk. No właśnie, i tego też nie wiemy w sumie. Więc że jej damy. Kurde, nie to. I zobaczymy, co nam wyraźnie. Wtedy była Gorimi. Mieliśmy... jak ona się nazywa? Zasarami? Chyba Zasarami, nie? Czy Popa? Nie pamiętam. Zasarami mi się coś kojarzy. To zobaczymy, co wyrośnie nam przy pełnym poziomie nadziei. Tyle, że znając życie, to i tak pewnie nie zobaczę, że podskoczy ten. Proszę bardzo, energetyki dla ciebie, pełny poziom nadziei. Tylko nie zostań gorami, bo liczę na coś ciekawszego tym razem. Dobrze, gdzie jest panna Ibuki? Jezu, ja cały czas zapominam tę klawiszologię. Dobrze, tu jest gamerka i Nekomaru. A, no co ciekawe, nikogo nie ma tutaj. O, ciekawe. No i Ibuki pewnie będzie w drugim... Wyspa. No oczywiście, gdzie może być Ibuki? No tutaj, nie? No to lecimy do Ibuki. Widzimy się na miejscu, myślę. O, nie będę wam tego przedłużał, bo trochę do przebiegnięcia mam. Tak w sumie jedno mnie zastanawia. Gdzie były te fragmenty do kupienia? Cześć Ibuki! Hej, hej! Na nowej wyspie Splinter i przypadkiem stoi tam Pojuhiko. Czy to nie trochę zbyt wygodne? Na taki Ibuki wyczuwa spisek. Co powinienem zrobić? Spędź czas z Ibuki. That's totally it! Odkryjmy ten spisek razem. Może znajdziemy odpowiedź w szpitalu. Ibuki przez cały czas ciągała mnie po szpitalu.
O ile na to, że i Bóg i ja zbliżyliśmy się do Ciebie, czy chciałbyś dać prezent? Oczywiście, że damy Ci prezent. Jak ona teraz mówiła o tym spisku, czy może dobrym prezentem nie byłyby te sneakersy? Ale nie będę ryzykował, myślę. Ty, a knebel nie byłby dla niej dobry, jak ona lubi gryźć? Też tak pomyślałem. Knebel też mógłby być dobry. No ale na razie mamy bardziej odpowiedni prezent, nie? O, mamy kasetę Desperation. Myślę, że to będzie idealny prezent. Good job! Czemu Hajime chce wiedzieć, czego chce Hibuki? Miau! Rany, niedobrze, uważaj, bo się zakocham! Hajime! Ach, tak, tak. Co? Miau! Rany, no szybciej wybierz mnie. Co? Hej, hej! Byłeś kiedyś w jakichś szkolnych klubach? Szkolnych klubach? Nasze wspomnienia zniknęły, więc nie mam pewności, ale raczej w żadnym nie byłam. Dokładnie. Co dokładnie? No to chyba oczywiste, powinieneś dołączyć do muzycznego klubu Ibuki. Na jakiś czas kluby muzyczne wyszły z mody, bo skończyła się faza na rock'n'rolla. That's totally it! Ale z jakiegoś powodu chłopcy w klubach muzycznych zyskali na popularności. My też powinniśmy wejść na scenę. Ale ja się nie znam na muzyce. To nic. Możesz udawać, że na czymś grać i lecieć z playbacku. Nie, tak powinien mówić ostateczny muzyk. Ale nawet jeśli bym udawał, nigdy nawet nie miałem żadnego instrumentu w rękach. Jakoś zaczyna, póki czujesz miłość, daj sobie radę. Ale jeśli wcale nie czuję miłości? Nie szkodzi, wszystko na spontanie. Zyskasz powodzenie u dziewcząt. Laski uwielbiają chodzić z udawanymi muzykami. Chodzimy! A przy okazji Ibuki uważa, że chłopcy, którzy nie chcą być w zespole, są narcystyczni, więc ich nie lubi. Tego też nie powinienem mówić ostatecznie muzyk. Miau! Dobrze, dobrze, wybierz, na jakim instrumencie chcesz grać. Gitar! Ach, ale Ibuki zaklepuje jej gitarę, więc jej nie możesz. A więc splątałam je w swój plan. Chyba serio muszę coś wybrać. Nigdy wcześniej na niczym nie grałem, więc to chyba bez różnicy. Bas, perkusja, keyboard. Niech będzie perkusja. Typowo męsko. Perkusja plus gitara, damy radę Ibuki. No to może perkusja. Good job! Świetnie, świetnie na to postawienowione. Urok perkusji polega na tym, że po prostu walisz w nią w rytm. Nie musisz nawet czytać żadnych nut. Nawet amator na niej zagra, jeśli umie poruszać jednocześnie rękami i nogami. Każdy perkusista na świecie by cię za to znienawidził. I see. Skoro mamy już wybrany instrument, to nauczmy się używać megafonu. Momencik, po co nam megafon? Ha? Jak to po co? Jestem zbędny na koncerty. Ale nie wystarczy się do niego drzeć. Jeśli nie włożysz w to serce, megafon nie zadziała. Więc włóż w to serce. Krzycz, krzycz, krzycz. Musiałem wykonać jakieś dziwne ćwiczenia, które właśnie nie miały dla mnie żadnego sensu. Już od początku nie rozumiałem Ibuki, ale teraz nie rozumiem jej jeszcze bardziej. Profil ucznia Ibuki został zaktualizowany. Pożegnałem się z Ibuki i wykończony wróciłem do swojego pokoju. Na zewnątrz wciąż jest jasne, nie mam mowy, żebym, no właśnie, dostał. Może dobrze by było, gdybym porozmawiał, kiedy tylko będę miał czas. Dobrze, no to masz czas, idzie znowu do Ibuki, mordo. Idziemy do Ibuki, Ibuki, idziemy do Ibuki, na. Dobrze, czyli tamten prezent, tak myślałem, był genialny. I teraz. Kurde, znowu nie tu. Gdzie te naboje prawdy się brało? Cholipka jasna, no. Nie pamiętam. Nie było tu może jakoś tego. Kurczę. Regulamin na pewno nie. Gdzieś się wchodziło w te naboje prawdy. No dobra, okej. To nas nie interesuje. Interesuje nas mapa. Podejrzewam, że wiemy, gdzie będzie, ale zobaczmy ogólnie rozmieszczenie. Akane jest tu.
Chiaki znowu tu. W domku mamy Mahiru i Hyoko. Trzeba też patrzeć mniej więcej na rozłożenia postaci, nie? Rancho. Na drugiej mamy w bibliotece Sonia, czyli standardowo. Nekomaru. Nekomaru, czemu ty jesteś z Nagitą? Szpital jest dalej. Ten klub muzyczny Ibuki i cyfrowa alejka. Ten. Zastanawiam się tylko te połączenie. Nekomaru z ten. No dobrze. I znowu wiemy gdzie. No co? Widzimy się na miejscu, nie? No dobrze, jesteśmy przed burzliwymi tytanami. Co nam się będzie działo na burzliwych cycach tym razem? Jesteś w środku? Gdzie jesteś, kotku? Czy jesteś w środku? This is going nowhere. Nie mam weny, totalna blokada. Nie jestem w stanie wymyślić żadnego tekstu. Co powinienem zrobić? Spędzić czas z e-booki. Tak, spędź czas z e-booki. Mógłbyś zainspirować Ibuki czytając jej wiersze. Emergency! Liska, bardzo proszę, chodzimy, panie chodzimy, mistrzu, chodzimy. Tak ogólnie mamy dla ciebie, mamy tam jakieś wiersze, pamiętam, więc chodzi na to, czy można jej też dać wiersze. Skończyłem pisać wiersz na miejscu i czytałem go potem Ibuki. Wygląda to, że Ibuki i ja poznaliśmy się lepiej, tak, ależ oczywiście. Ależ oczywiście, tylko gdzie to było? O, mamy triki. Nie, to nie było to. O lipa, gdzie to było? O, Kokashi, nie, to też nie było. O lipa. O, kaseta Desperation, dobra, znalazłem. Naprawdę chcesz mi to dać? Yahoo! Super raska, Ibuki totalnie będzie się tym cieszyć aż do końca swojego życia. Chodzimy! Okidoki, możemy zakładać nasz klub. Klub? Czyli mówiłaś poważnie? Pok, pok, pok! Dzisiejszy trening będą... Badum, 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 badum. I got it! Biegi, o tak. Biegi? A co to ma wspólnego z muzyką? Bardzo dużo ma. Jeśli chcesz nauczyć się teorii muzyki, musisz umieć ćwiczyć w rytm muzyki, bo muzyka ma swój własny język, no wiesz. Muzyk przestrzegający zasad teorii to aż miło posłuchać, a ludziom łatwiej wtedy wczuć się w rytm. Ale Ibuki to wcale nie interesuje. No dawaj, jedziemy! Nie, że Ibuki mi rozkazywała, to jeszcze musiałem przebiec 5 kółek wokół wyspy. Hello! To było super, Hajime! Och, mów za siebie. Jakim cudem masz tyle energii? Aww. Jak to jakim cudem? Nie dałabym sobie rady na żadnym koncercie, gdyby męczyło mnie coś takiego. Słuszna uwaga. Więc cały czas tak ćwiczysz? Nie robię tego dla ćwiczeń. Bieganie to pasja Ibuki. Myślałem, że miało mi pomóc w zrozumieniu teorii muzyki. Miau! Lubię tam grać w jednoosobowego berka i chowanego. Świetna zabawa. Znalazłeś kiedyś ośmiolistną koniczynę? Dla mnie to zbyt trudne. Nigdy mi się nie udało. Może dlatego, że ośmiolistne koniczyny nie istnieją. Hej, hej! O, fajna jest jeszcze zabawa o nazwie Dotrem Tam. Ekscytujące. Ibuki szybko o wszystkim zapomina, więc stara się zapisywać swoje najważniejsze rzeczy. Ale kiedy gram w tę grę, wychodzę nie myśląc zupełnie o niczym. A wtedy niespodzianka, za nic nie mogę trafić do domu. Myślę tylko o fajnych rzeczach, no i chodzę na skróty sama, nie wiem gdzie włażę. Zazwyczaj kończy się na tym, że jestem w miejscu, które pierwszy raz na oczy widzę. Teraz prawie weszłam na jakąś łódź rybacką, wylądowałabym w innym kraju. That's totally it! Ale czasem lubię się też zrelaksować.
Ostatnio obudziłam się z potężnym pragnieniem popatrzenia na gwiazdy. Więc cały dzień czekałam, aż gwiazdy się pojawią. Niemożliwe, nie? Ja dążam za jej gadaniem. No i... Gdy i Buki zaczyna mówić, to nie przestaje. Profil Lucznia i Buki został zaktualizowany. Po bombardowaniu mnie dziwnymi tematami, wyczerpany wróciłem do pokoju. Teraz tak, free time! Czy... coś się stanie? Koniec dnia. Speak Academy School. It is now. Please return to your room now, Ben. Sweet dreams, everyone. Good night. Nie mam nic do roboty, więc może lepiej się po prostu prześpię. Raczej nie powinno się stać, jak raz dla odmiany zrobię sobie spokojny dzień. I w ten twój spokojny dzień zacznie się rozpacz. You guys? Ciągłe martwienie się o różne rzeczy to strata czasu. Cóż, jeśli naprawdę chcesz być, to tak bardzo tracić czas, nie zatrzymam cię. Nie twierdzę, że bezsensowne zabijanie czasu jest złe czy coś. Mam na myśli nawet szczęśliwe, smutne, bolesne, zabawne czasy, które chcesz zapamiętać lub zapomnieć. On to ostatecznie stają się nostalgicznymi wspomnieniami. Czy zabijanie czasu przez martwienie się o rzeczy nie jest efektywnym sposobem radzenia sobie ze zmartwieniami? Staraj się martwić o wszystko i zabijaj czas. I przy okazji przyjaciół. I Buki, dobrze spędziliśmy razem czas, ale żeby tak agresywnie? Czyżbyśmy jednak się przespali, Buki? Dzień dobry wszystkim! Wygląda na to, że nadszedł kolejny wspaniały tropikalny dzień! Co do? To za dużo słów, co spotkałam się z taką fajną reakcją. I Buki, jak się tułaś dostać? Ora już, kochadzima, jesteś taki nieostrożny. Nieostrożny? Upewniłem się, zamknąłem drzwi. No i po co, skoro rozwaliłam ten bezwartościowy zamek? Dlaczego go rozwaliłaś? Hej, hej! Kogo to obchodzi? Ważniejsze jest to, że mam coś tobie do przekazania. Tak, jo. Cztery chęty. Nie, to były tylko trzy. Jeszcze masz czas, by poprawić jednak to pospieszenie. Spotkajmy się w restauracji. Tam wyjaśnię szczegóły, tak więc widzimy się w restauracji. Jest jak huragan, ale poświęciła to, żeby przyjść do mojego domku. Czy znowu stało się coś złego? Czuję się teraz trochę przygnębiony. No dobrze, moi kochani. Na tym dzisiaj skończymy. Co ma nam ciekawego i Buki do powiedzenia? Dowiemy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.